Cześć, witajcie. Cześć. W słowniczku dojechaliśmy do końca. Do tak, Z. bo na y żeśmy nic nie wymyślili oprócz y jak Yeti, czyli wszyscy widzieli, wszyscy słyszeli, nikt nie widział. Ale jak macie jakiś pomysł, to piszcie. Tak. Zawsze możemy dobrać, nie ma problemu. No więc dojechaliśmy do literki z i będzie z jak zoom. Zoom, modna rzecz w telefonach, szczególnie teraz, i myślę, że tak jak patrzę na to, co się dzieje na rynku, to w tym sezonie będzie jeszcze modniejsza. Mówisz? Tak, bo teraz będą dwa peryskopy, więc już w ogóle będzie dopas. Natomiast tak naprawdę, moi drodzy, no, trzeba by chyba zacząć od tego, co tak naprawdę jest zoomem, a co tak naprawdę mamy w smartfonach, bo niekoniecznie mamy to samo, chociaż nazwa jest niby ta sama. Jeżeli chodzi o, potraktujemy, że zoom to jest tam powiększenie, zbliżenie, jak zwał, tak zwał, no to mamy ten zoom w smartfonie taki czy inny. Tak. Natomiast to, jak to jest robione, to jest zupełnie inna sprawa. Znaczy generalnie tak, zoom tak zwany prawdziwy, czyli optyczny, polega na tym, działa w skrócie jak lornetka po prostu. Mamy układ optyczny, który nam po prostu powiększa obraz, czy przybliża, no to w sumie do tego samego się sprowadza, tak? No i tutaj są oczywiście, są stałe zoomy, czyli po prostu możemy mieć obiektyw, który ma stałe powiększenie, albo możemy mieć zmiennoogniskowy, gdzie możemy sobie to płynnie zmieniać. Tak samo jak w aparatach fotograficznych. Dokładnie. Są po prostu stałoogniskowe obiektywy z powiększeniem, są zmiennoogniskowe, gdzie można sobie robić najazdy. Ważne jest to, że to jest po prostu robione całkowicie optycznie przez układ optyczny, no i tyle. Tak, czyli mamy soczewki, które dają określone przybliżenie, a w momencie, kiedy jeżdżą, możemy nimi poruszać, kręcąc na przykład tubusem obiektywu albo przestawiając suwaczek tele-wide, możemy sobie tą ogniskową zmieniać i to następuje w sposób płynny, ale zawsze za pomocą soczewek, a nie samej matrycy fotograficznej. Tyle, że no właśnie, dojeżdżamy do smartfonów, gdzie zwyczajnie nie ma miejsca na taki obiektyw, który ma tyle ruchomych części, a wiecie, sama soczewka też swoje zajmuje, tak? Znaczy tak, no to robi się w smartfonach na trzy sposoby tak naprawdę, bo są prawdziwe zoomy optyczne w smartfonach. Są, mieliśmy takie przykłady, nawet takie prawdziwe, które się regulowały płynnie. Motorola miała taki świetny przyczłap do telefonu, MotoMod się nazywał, robiony we współpracy z Hazelbladem. Kiedyś to Motorola miała Hazelblada, że tak powiem, w swoim, nazwijmy to, portfolio współpracowników. Próbował też Samsung. Ja strasznie lubiłem te telefony Samsunga. One miały niestety, podobnie zresztą jak ten przyczłap Motorola, pewną wadę. Telefon nosimy w kieszeni. Ruchomy obiektyw oznacza szczeliny. No i wiecie, co się działo. Paprochy, szczeliny. To się nie lubi. I chyba dlatego od tego odeszli. A w zwyczajnym smartfonie nie ma miejsca na taki mechanizm. Po tak, prostu. Więc albo dajemy na przykład dwa aparaty, z czego jeden ma zafiksowany zoom, a drugi nie ma i tam się przełączamy. Ewentualnie elektroniką dorabiamy resztę. Albo idziemy na całość i robimy tak zwany zoom cyfrowy. To jest najgorsze. Tylko co to jest zoom cyfrowy? No właśnie zoom cyfrowy to, co Adam chyba chciał powiedzieć, w ogóle tak naprawdę nie jest zoomem. Bo to działa na tej zasadzie, że po prostu robimy normalne sobie zdjęcie, wycinamy z tego zdjęcia po prostu kwadracik ze środka, wywalamy brzegi i ten kwadracik powiększamy na pełen ekran. Możemy sobie to zrobić w GIMP-ie czy w jakimkolwiek innym edytorze. Dokładnie, tylko że nam to robi telefon. I ja teraz, wchodząc Konradowi w słowo, dodam, że coś takiego ma sens dopiero od czasu, kiedy mamy duże matryce o wysokich rozdzielczościach. Bo na przykład, jeżeli z matrycy zrobimy sobie zdjęcie o rozdziałce, powiedzmy, 108 megapikseli, to łatwo z niej wykroić przyzwoitej jakości kawałek w rozdzielczości nadal znośnej, dajmy na to 12 megapikseli. Będzie to przybliżenie, takie wrażenie uzyskamy, zdjęcie będzie miało nawet nie najgorszą jakość. Ale wcześniej robiono to tak, że po prostu rozbudowywano piksele, czyli z małego piksela powiększano ten piksel do wirtualnie do większych rozmiarów i się robiło mydło, po prostu mydło i te wszystkie zoomy, które znaczy, tam wiesz, no po 100 mają razy, to działa na tej zasadzie. No. Wiesz, no jeżeli miałeś obiektyw w naszej matryce, która miała, powiedzmy, nie wiem, tam te 8 czy 12 megapikseli, no to trzymajmy się 12, no i zrobiłeś czterokrotny zoom, czyli nie taki znowu jakiś bardzo duży, to ci zrobiły się 3 megapiksele. No dokładnie. To już kurna słabo, tak? No. Bo to jesteśmy na poziomie feature phone'ów tak naprawdę. No oczywiście producenci teraz, wiecie, no próbują to szukać, AI, tam obróbka obrazu i tak dalej, no coś nam się daje z tego wyciągnąć. Co ten AI, jak ale, słyszę, kurczę, to jest po prostu, już no, mnie szlak trafia. Rzucę.
bo wszystko, co jest, kurde, prostsze od, nie wiem, od konstrukcji młotka, to już się od razu AI No nazywa, tak? dokładnie, a no. Algorytmy powiększania z jakimś tam aproksymacją, interpolacją i tak dalej istniały tak naprawdę, no, odkąd powstały programy graficzne. Cała różnica jest taka, że to nie jest w programie graficznym, tylko po prostu w telefonie dzieje No się to w sposób dokładnie. przezroczysty pomiędzy Po aparatem a prostu tego nie wyświetlaczem. widzicie, ale telefon robi to samo, co zrobi wam, nie wiem, prosty, nie wiem, Irfan View, tak? No Krop i do dokładnie. widzenia. Tylko, że nikt wtedy tego AI-em nie nazywał, a teraz Nie. nazywają. No Otóż i to to taka różnica, nie? trochę taki bajer, dlatego jeżeli naprawdę zależy wam na dobrym zoomie w telefonie, to poszukajcie po prostu modelu, który ma peryskopowy teleobiektyw, dający już z natury, dzięki swojej optyce, większe przybliżenie, czyli tam 3 do 5 razy, większych na razie nie widać. I oczywiście poza wymienionymi tam zoomami z dawnych czasów, ale to tak jak mówię, to się chyba już nie wróci. Teraz pracują producenci nad tym, żeby ten peryskopowy obiektyw był jak najbardziej ruchomy i zapewniał możliwość zmiany, płynnej zmiany ogniskowej, czego na razie nie ma, bo ta płynna zmiana, którą macie w waszych aparatach, w smartfonach, to pamiętajcie, to też jest cyferka. Oni to nazywają hybrydowym zoomem, ale tak naprawdę to nadal jest Mamy po prostu bla, bla, bla dwa aparaty, marketingowe. jeden z powiększeniem, drugi bez, i sobie No, tam robimy miksa, tak? dokładnie. Wiecie, co do zasady, to i ten matrycowy zoom, czyli robienie wycinka z matrycy, i zoom hybrydowy, no zdecydowanie dają lepsze efekty niż czysty zoom cyfrowy, taki w starodawniejszym wydaniu. Niemniej nadal nie jest to zoom optyczny, o tym pamiętajcie, i nie dajcie się wkręcić producentowi, który wam powie, że wasz telefon ma zoom optyczny. Nie, moi kochani, tak naprawdę powinno być powiedziane, że wasz telefon ma teleobiektyw dający stałe przybliżenie trzykrotne. O ile ten obiektyw się nie porusza, to nie daje zmiennego przybliżenia. Wtedy mówimy o przybliżeniu hybrydowym, no ale tak jak powiedziałem, to nie jest optyczne. To już jest sztuczka elektroniczna i czasem niestety w tym więcej marketingu niż tak Czy nie, no naprawdę wiesz, jeżeli optyczne. masz trzykrotny optyczny, to tak naprawdę jedziesz z normalnego obiektywu Do pewnego do momentu. pewnego momentu, potem przełączasz się Tak. na ten trzykrotny i tyle, nie? No zgadza się, ale to wszystko, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma obiektywami, robi już No tak, elektronika. no. Tego się nie da oszukać. Oczywiście myślę, że prędzej czy później pojawią się takie ruchome teleobiektywy dające prawdziwe przybliżenie płynne, ale no na to chyba jeszcze tak naprawdę, zanim to się upowszechni, trzeba poczekać, bo póki co jeszcze z trudem doczekaliśmy się zmiennej przysłony i to też najczęściej jest przysłona albo 2.0, albo 4.0. Nie ma nic pomiędzy. Też dopiero teraz nad tym pracują, bodajże Infinix albo Tecno. Czy wiesz, no to będzie jak zwykle, rynek zadecyduje. Jeżeli ktoś wypuści taki telefon i on się dobrze sprzeda, to nagle wszyscy zaczną to robić. Jeżeli wypuści taki telefon i się słabo sprzeda, no to sprawa zdechnie na następne parę lat. Przede wszystkim chodzi o koszty, tak? Taki rozbudowany aparat też będzie A kosztowniejszy. tak, no oczywiście, no przecież to zawsze o to chodzi. Przecież sam mówiłeś, że były już ruchome, No tak? były, tylko po prostu no, przestali je produkować i myślę, że z powodu problemu, jaki opisałem, poza tym od razu coś takiego z marszu też wyklucza wodoszczelność. Także to też jest kolejna sprawa, myślę, która przeważyła za tym, że takich telefonów z wysuwającym się obiektywem raczej nie będzie i już chyba nie wrócą, myślę. No tak, ale wiesz, tę mechanikę wysuwanego obiektywu spokojnie dałoby się przenieść do peryskopu. Tak, tylko No właśnie. no. Trzeba to po prostu opracować, trzeba to przetestować, to ma być w miarę niezawodne. No bo też Dokładnie. zrobienie, wiesz, telefonu, który się będzie psuł na potęgę, no to jest strata dla Trochę firmy, nonsens, i tak. marketingowa, i zwyczajnie finansowa, no bo przecież będzie musiał na gwarancji te No, telefony naprawiać, nie? dokładnie. Ale tak swoją drogą to ja się zastanawiam, czy w ogóle klienci by tego chcieli. Właśnie o to tu Napiszcie. chodzi. Napiszcie, jakie jest wasze zdanie, bo może okazać się, że na przykład my sobie marzymy, bo ja bym na przykład chciał taki telefon, ale nie znaczy, ja nie jestem wszyscy klienci. Może wy jako odbiorcy, jako potencjalni nabywcy wcale nie oczekujecie tego, żeby telefon miał płynny, prawdziwy, Wiesz, optyczny no ja zoom. bym na przykład Nie chciał, chcecie za to żeby powstała zapłacić. jakaś współcześniona wersja tej mojej klapki. No i jakoś się nie Też zanosi, nie, nie? no dokładnie. No. To napiszcie, co o tym sądzicie, a jak macie jakiś pomysł do słowniczka na literkę Y, czy tam Y, jak wolicie, to piszcie. Tak, no bo słowniczek wróci, ale to za jakiś czas musimy trochę Tak, odpocząć. odpocząć. Zrobimy drugie kółko, znowu zaczniemy od A, no, W ogóle albo dajcie od Y. znać, czy chcecie drugą rundkę, bo może wcale nie chcecie. No Napiszcie. właśnie, to To do co? zobaczonka. Cześć.